Okej, witamy w części drugiej materiału, w której porozmawiamy sobie o przygotowaniach. Przygotowaniach do, no i właśnie tutaj oddam głos od razu do Mateusza. Do czego się przygotowałeś, jaki był cel i dlaczego obrałeś akurat go? W sumie wspomnieliśmy już wcześniej, dlaczego, ale do czego, cel i tak dalej. Tak. Wcześniej miałem jakąś taką dłuższą przerwę od... Miałem taki troszeczkę dłuższy off w tamtym roku, później gdzieś tak koło, powiedzmy, lipca tamtego roku zacząłem się szykować. Wróciłem też miałem dużo takich kwestii gdzieś tam, takich, które mi po drodze, jakieś takie rzeczy trochę prywatne, trochę miałem, nie wiem, wyrwałem dwa zęby mądrości i okazało się, że mam problemy, później miałem założony aparat, też jakieś problemy, komplikacje, wszystko, nie mogłem jeść na przykład przez dwa tygodnie. To wiesz, no, to ani siła na regenerację, na treningi, wszystko szło pod górkę. Nawet płynnych nic nie szło? Nie, to znaczy piłem szejki, wszystko, ale to wiesz, jak to, ja lubię po prostu jeść całą tą czynność. Nie, to tylko tak z ciekawości. Ale, tak, ale do tej pory było też tak, że teraz tak, też tak mam, że teraz już nie mam tych zawodów, ale troszkę się zmieniły, gdzieś tam tylko około maja, czerwca, no i w tamtym roku zacząłem się też szykować listopad, grudzień. Chciałem wycisnąć około 235, to było takim fajnym takim powrotem i myślałem, że to zrobię. Okazało się, że wycisnąłem 220 w pierwszym podejściu, 230 w drugim, 240 lekko i to naprawdę na takim podkładzie delikatnie wszystko z kreatyną. Później zrobiłem tak, że mówię, jak tak poszło, to mówię, zrobimy road to 250. Oczywiście startowałem na lidze. To jest europejska taka liga wyciskania w Łodzi, mega fajna impreza. No, jeśli chodzi o poziom sportowy, no nie ukrywam, że jeżeli wyciskasz tam 250, to na no, innych normalnych zawodach myślę, że mógłbyś nawet wycisnąć 260 kg, tak szczerze. No bo jak dostajesz komendę, 2 sekundy pauzy na dole, dodatkowo dochodzi kamera z boku, nie ma możliwości, żebyś podniósł pośladek. No nie ma tam o jakiś... Po prostu jest mega fajna impreza od już wielu lat, gdzie startuję. Także tam startowałem i okazało się, że tam naderwałem cycka w grudniu. Czyli nie wycisnąłem 250, nic nie czułem tak naprawdę. To już było taki, teraz mam taki dyskomfort cały czas w głowie. Nie słyszałeś jakiegoś takiego... Właśnie o to chodzi, że nic. Ja nic nie czułem. Tak, i dlatego też jest tak, że teraz chodzę cały czas do fizjoterapeuty, który mnie ogarnia, poza tym oczywiście Sebastiana. I było tak, że chodziłem wcześniej do niego nie chodziłem. Miałem takiego swojego, ale to rzadko robiłem jakieś tam, powiedzmy, bardziej mi doskwierało to, że miałem bardziej zabitą dupę, posiadkowy średni, do gruszkowatego tam było ciężko dojść, jakieś igłowanie, gdzieś mi tam coś spięło. Ja nic nie czułem, nic, zero. Właśnie wycisnęłem, jakby mi się troszeczkę tak ścisnęły klatka, cycki, w drugim podejściu na 242,5, porozbijałem, mówię, okej, okay, wszystko, okej, okay, spoko, mogę wyciskać. Podszedłem po 250, nie wycisnęłem i dopiero na następny dzień, jak się obudziłem, ja idę rano gdzieś tam do toalety, mówię do mojej, mówię, kurde, jak mnie tutaj ciągnie, nie? Delikatnie, dzwonię do tego swojego trenera, mówię, słuchaj, chyba sobie naderwałem, mówi... Kto jest twoim trenerem? Proszę, Tomasz Mitrosz jest. To Tomasz Mitrosz jest, mamy taką mega fajną relację. Mieliśmy, właśnie też to spowodowało to, że też zrobiłem taki progres, bo 2 lata temu, jak 3 lata temu przyjechałem do Wrocławia, to zapoznaliśmy się. Bardzo mi się podobało jego podejście, bo jest dwuboistą, stary dwuboistą, gdzie technika, wszystko i też większy zawod. Proszę? Skąd się przeprowadziłeś? Z Jeleniej Góry. Chcę, żeby też, wiesz, ludzie cię troszkę poznali. Z Jeleniej Góry, tam gdzieś w Karpaczu, wtedy był taki okres, że pchałem tam kulą, rzucałem dyskiem, miałem epizod w bobslejach, jednak zrezygnowałem z bobsleji tam po prostu z warunków. Mieściłeś się w bobsleju? Nie, mieściłem się. To właśnie to się tak wydaje, że ten zawodnik, który jest tak, sylwetka wydaje się, a smukły gostek ważący 80 kg. Inaczej jest w telewizji, to odbieramy, jak jesteś ubrany w lekrze, gdzie wszystko jest, masz, wiesz, jakby taki strój w leggingsach, gdzie jesteś obcisło, masz tylko kask, to wydajesz na takiego, mimo tych 120 kg, wydajesz się na szczupłego, nie? To zależy też, ile waży kierowca, bo to jest tak, że nie pamiętam tej wagi dokładnie. Tam było chyba około 220 kg, jak dobrze pamiętam, dwóch zawodników, tak? Czyli powiedzmy, jak mój pilot ważył 95 kg, to ja sobie tam mogłem ważyć, powiedzmy, te 125 kg. Tam też są ograniczenia wagowe jakieś. Tak, ograniczenia wagowe, żeby ten bobsled nie może być za ciężki, nie? Też nie możesz go mocno odważyć, no i też musisz mieć limit, bo jak zjeżdżasz na dół,
to jest też tak, że zjedziesz na dół, po wszystkich tych wiarzach, czyli zakrętach, i na samym końcu jest też tak, że bierzesz tego bobsleja i go ważysz, ale ważysz go od razu, czyli idziesz z bobslejem i nie masz czasu na wyrzucenie śniegu. Nieraz jak hamujesz na samym dole, wpada ci dużo śniegu, a ten śnieg waży. I przychodzi ci gostek, mówi, dobra, przychodzi pan do kontroli, i czyli nie kontroli antydopingowej, też od razu po starcie możesz iść oczywiście, ale na początku taką kontrolą przed antydopingową jest kontrola wagi. Tak, jeżeli bierzesz bobslej, taką dużą wagę razem z bobslejem, hop, masz 30 sekund na wejście na wagę, zważenie się z bobslejem. To czyli musisz mieć jakiś taki, powiedzmy, te 2-3 kilogramy w zapasie. Nie? Bo oczywiście, jeżeli ważysz za dużo, od razu jest to dyskwalifikacja, tak? Że nie możesz. No i później było tak, że doszedłem do wniosku chyba, że w tych wszystkich sportach, gdzie pchałem, rzucałem, biegałem, tak naprawdę z tych wszystkich sportów jestem bardziej silniejszy, tak? Że powiedzmy, miałem lepszy przysiad, lepszą klatkę, martwe ciągi, wszystko mi lepiej szło na siłowni, niż powiedzmy szybko biegałem, tak? No też jest też inaczej, jak ktoś biega, ale trenuje lekkoatletykę, też było tak, że wiesz, no ja jeździłem w bobslejach, gdzie uczyłem się... Byłem lekkoatletą dawnym, także wiem. Tak, gdzie uczyłem się tego kroku biegowego, też nie chcę jakby narzekać na Polski Związek, to jest Polski Związek bobsleji i skeletonu, tak naprawdę teraz się tak rozwinął, że ekipa Mateusza Lutego, którym ja jeździłem, z pilotem, gdzie był na olimpiadzie teraz, no to po gdzie prostu... Się to stopu. Tak, to po prostu też się skończyło się to wszystko, zrezygnowali, też niemiła sytuacja, o której wszyscy, o tej dziewczynie, tak? Ty słyszałeś o tej dziewczynie? Nie, ja słyszałem, że u nich był jakiś syf. Był syf, tak, to był syf, ale wzięli dziewczynę do bobsleji, która po prostu była lekkoatletką i marzyła o tym, żeby pojechać na olimpiadę i na Pucharze Świata, połamała sobie kręgosłup i dostała 10 tysięcy za coś uczynienia. Ile kurwa? 10 tysięcy. To jak plunąć w... Zawodniczka, która szykowała się na 400, 200, 400 metrów na olimpiadę letnią, była tak dobra, że mogła też jeździć w zimowej i chciała zaliczyć, bo są takie kobiety, które zaliczają tak samo Kuskę z Niemiec, który na przykład był mistrzem olimpijskim w sztafecie 4 razy 100 metrów bodajże i tak samo na przykład był mistrzem olimpijskim w bobslejach dwójkach. Tak? A z drugiej strony mnie to nie dziwi. Mój ojciec jest po wypadku, pracował w służbie granicznej, miał wysokie, znaczy był celnikiem, miał wysokie stanowisko i dostaje, zgadnij, ile renty. Kurczę, nie wiem, 1800 zł. 207. Naprawdę, serio? To jest taki zasiłek, wiesz, dodatek, 207 zł. To super. Zajebiście. Podoba mi się ten rząd. Na białko. Tak, na białko. I na kreatynę. No taki taka synta plus tam może jakiś... No jeszcze jakieś troszeczkę kreatyny, ale troszkę gorszej, no bo optimum ma droga. Mhm. No i jakąś tam sobie, że weźmiesz sobie synta albo jakiegoś trumasa z BSN-u na masę, nie? Utrzyma. Utrzyma. Ważne, żeby nie było spadków, nie? Nie, no to... Jest to, no i wracając do tego tematu, przyjechałem do Wrocławia, zapoznałem Tomka, który był dwubolistą, podobało mi się takie jego chłodne podejście, czyli każdy zagadywał i mówił, jak to nie trenować mocno i więcej robić wynik. Oczywiście do tego musiałem dojrzeć. Później mieliśmy takie rozstanie, mieliśmy delikatną separację, ale związane było z tym, że po prostu urodziło mu się dziecko. To wiadomo, więcej obowiązków, bla, bla, bla. Ja też, też szukałem może czegoś innego, gdzie później zatęskniłem, wróciliśmy do siebie teraz, mamy bardzo taką fajną, chłodną, znaczy taką chłodną, ciepłą relację, ale takie chłodne podejście, czyli... Kiedyś chyba jest trenerem. Powiedzmy tak, nie jestem rozpisanego, mam panu A do Z ćwiczki, akcesoria, nie ukrywam, że trochę też z powodu na klatkę piersiową, nie mogę mieć założeń, tak? Ja cały czas słucham swojego organizmu, zobaczę, czy mnie boli, co mogę robić, robię takie ćwiczenia, żeby mi to mniej bolało, też mi co podsunie fizjoterapeuta, co mam robić, a on jest takim... chłodną głowę, mówi, masz tyle, robić tyle, nie? Bo wiesz, jak jest, pójdzie mi trochę siłę, mówię, a dobra, dorzucę. Mówię, spokojnie, to już to za 2 tygodnie. Taki człowiek, któremu po prostu jestem zaufać i ma taką, trzymać się, nie? Bo wiesz, jak prowadzisz siebie, tak samo szukasz ty, nie? Ja też mam tak, że mam tyle, wiesz, prowadzę osób na online, na sekcji treningów personalnych i też jest tak, że samemu jak się prowadzisz,
zaczynasz kombinować. W pewnym etapie, w pewnym momencie masz taką niepewność. Tak, że jeżeli ten ci tydzień nie pójdzie, to mówisz, a kurczę, może spróbuję czegoś innego, a może coś tam dorzucę. A on ci mówi, spokojnie, masz być silny za 2 miesiące. To jest taki okres, cały czas skala do góry nie idzie w górę, tylko musi troszeczkę zejść w dół, żeby ten pik form wyszedł, szedł jak najlepiej na zawodach, nie? No i też jest fajne to, że odkąd współpracujemy teraz znowu, to w ciągu roku, gdzie zrobiłem jakiegoś fejla, niepowtórzonego, niezrobionego podejścia, to miałem ich, żeby cię nie skłamać, przez ostatni rok, 2. To bardzo mało. Czyli nie zrobiłem na zawodach wracając jakiegoś tam ciężaru, już nie pamiętam dokładnie jakiego, i nie zrobiłem ostatnio tej 250. A na treningu nie sfejlowałem niczego. Czyli były założenia na ich z powtórzeń, to je zrobiłem, także jestem zadowolony. W grudniu nadrywałem tą piątkę, miałem miesiąc jakieś tam, powiedzmy, przerwy, troszkę sobie tam odpuściłem, zrobiłem trochę rehabilitacji, co się okazało jednak ten, że miesiąc nie potrenowałem, gdzie jestem przyzwyczajony, że jak nie zrobię tydzień treningu, to jestem chory. Także przepracowałem rehabilitację, trochę się ponaprawiałem, no i tam po prostu wracamy pomalutku. Oczywiście jest tak, że i zębaty nie ciągnie. Chce się czasem szybciej, co? Proszę? Chce się szybciej czasem, co? Jeszcze raz, możesz powtórzyć? Chce się szybciej czasem. Tak, szybciej, cały czas więcej. No ja taki, no i teraz miałem się szykować, zaistniałą sytuacją teraz po prostu też nie mogę trenować, wszystkie zawody są odwołane. Co się, mam nadzieję, że jakieś zawody się... Też wyszedłem z takiego dobrej etapu, bo miałem teraz wchodzić z objętości już na taką mocno wyższą intensywność. No możesz to przytrzymać teraz, co nie, tą objętość sobie. Tak, i teraz sobie po prostu pociągnę więcej objętości, bo też nie ukrywam, że kurczę, ciężko jest jedzenie, nie? Nie chciałbym tego przeciągnąć do lipca. Nie ukrywam, że ja przy tej wadze czuję się mega spoko, nie? Bo patrząc na wyniki, na ciśnienie, to tam, nie wiem, powiedzmy mam 130 na 80 ciśnienie, także przy tej wadze... Przy tej wadze to jest bardzo dobre. Tak, lecą jakieś tam suple prewencyjne, tam powiedzmy, nie wiem, tam leci mi Iruna rano, jak możemy, jak schodzimy na ten temat, tam powiedzmy tak suplementacji z rana, tam na serduszko rozwator, Iruna rano, do tego dochodzi omega-3 cały czas, bo miałem troszeczkę zagęszczoną krew, to dużo alicyny. Omega-3, powtórz, bo pewnie ludzie będą zainteresowani na rozrzedzenie krwi. Tak. Miałem tak. Tak, że pomaga dużo. Samo to, że ktoś może tak myśli sobie, że spuści krew i wleje sobie wlewy, to nie pomoże. Ta, wiesz, krew się zmienia w ciągu 8 tygodni, morfologia, nie? To dopiero później jest to zauważalne, tak? Ale nazwa, mógłbyś powtórzyć nazwę jeszcze raz? Ekstrakt czosnku, tam jest zwykła alicyna, której dowalisz naprawdę w dużych dawkach, to też pomogło mi to przez ostatni... No i też obniża ciśnienie. Też obniża ciśnienie, tak? Jakby, nie wiem, tam ekstrakt z głowy przypadowo tak samo może ci obniżyć. No wiesz, no jestem tak, że jeżeli masz to dużą wagę, to możesz sobie suplami, ziołami tak obniżać, że nie musisz brać jakichś tam tabletek na ciśnienie, nie? To jest jakaś już ingerencja w twój organizm, nie? Ja tak uważam. Diuretyków i tak dalej, nie? Nic. Ani nie miałem żadnych jakimś tam większych... Podstawa to woda, tak? Jeżeli masz tam zagęszczoną krew, to wiadomo, że no musisz szybciej płynieć, to albo ci troszeczkę... Miałem taki okres, powiedzmy, że jak miałem bardziej zagęszczoną krew, to przez okres wakacyjny. A to było przez wodę. Piłem dużo gazowanych rzeczy, niby zero, niby jakieś soki, ale ta jednak woda, podstawa. Do tak jak ktoś ma problemy, powiedzmy, zagęszczoną krew. Ona przeczyszcza tak naprawdę wszystko. Tak. A ja też tak miałem, że wiesz, że ja będąc... Jeszcze byłem po psejach, byłem przeciwnikiem ciemnej strony, jeszcze w licencjacie pisałem pracę licencjacką, jakby się przypomnę, był to doping wypaczeniem idei fair play w sporcie, tak, w sporcie, gdzie pisałem, że jestem trochę za, trochę przeciw, miałem fajny, no miałem najlepszą pracę na licencjacie, także mega fajnie odebrana, także dla mnie był to fajny okres, że mogłem pisać o tym, co mi się podoba po prostu i czego szukałem. To wracając do tego, gdzie byłem przeciwnikiem w ogóle ciemnej strony mocy, to zawsze miałem, pamiętam, wysoką hemoglobinę. Miałem powiedzmy 17, teraz mam mniejszą, bo mam 16,5 hemoglobinę, hematokryt około 48, gdzie naprawdę jak ja zaczynałem cokolwiek, to miałem hemoglobinę 17,2, hematokryt tak wysoko. Od zawsze. Mój ojciec tak samo, po prostu genetycznie, tak, nie? Genetycznie.
Dlatego, że dlatego łatwo na to uważam, nie? Także Airuna na serduszko, Alicynę, Tomasz Peksat, Sieczosku, Alicynę. Do tego oczywiście możesz polecieć, czy to będzie ornityna, czy to będzie arginina, które rozszerzy ci żyłę, tak? Jak ci rozszerza żyłę w ciągu dnia, to nawet mogę polecić, tak, nitro oxide, które jest z BSN-u, które ma tam, poczekaj, bym zabrakło mi cytrulinę, tak? Tam jest cytrulina, resvato, to wiadomo, że jeżeli troszeczkę rozszerzy ci się ta żyła, no to ciśnienie krwi wtedy jest mniejsze, nie? Także lepiej też funkcjonujesz, wiesz, lepiej śpisz i w ogóle się regenerujesz, nie? O wiele. No i opotrzebujesz, bo masz lepszą pompę, nie? No to z takich, tak supli to... Tak, a coś, no oczywiście leci na pewno białko czasami, jakieś gainery? Tak, białko, jeśli chodzi, też wiesz, jestem świniakiem takim, ale też staram się, jeżeli mam czas i to robić, no to wiesz, też jest tak, że jeżeli na przykład jem te śniadanie, to staram się, powiedzmy, nie wiem, rano zjeść jakieś tam białkowo tłuszczowe, czy to jest jajecznica, jakaś tam makrela, ale wiadomo, też jestem tak nauczony, że nie zjem ci tej jajecznicy bez kromki chleba, nie? A to... Tak, wiesz, ale jest tak, że po prostu lepiej się czuję, nie? Niż bym się zadawał się węglami rano, to bym po prostu był ociężały i chciałbym się spać i w ogóle, nie? Właśnie powiedz mi co do waszej diety, czy, znaczy co do twojej diety, no bo teraz rozmawiamy o tobie. Czy patrzysz na jakieś typowo makroskładniki, masz jakiś rozkład, czy po prostu starasz się jeść ile wlezie, czy po prostu jakieś kalorie masz ustalone i co jakiś czas podrzucasz? Jak to u ciebie wygląda? Ogólnie jest tak, że... Szczerze nie liczę tego nigdy, liczę tak około, żeby powiedzmy trzymać. Myślę, że jem w okresie, też mi nie jest ciężko utrzymać tą wagę, nie? Ja mam tak, że nie jest mi też ciężko zrzucić, ale też nie jest mi ciężko utrzymać. Mam swojego przyjaciela, nie wiem czy znasz, Króla, Mariusz Król, też będzie taki tak samo. No, to jest taki chłopak 130 na żyle, no to żeby on utrzymać 130, to musi jeść ze zdrowego żarty 10 tysięcy kalorii, serio. I on to przejada. No to ja tak mam, że... Wiadomo, są niektóre sztuczki teraz, które pomagają, ale dla mnie to by było ciężkie. Nie wiem nawet teraz, ile... No nie, no, dla mnie to jest nie do przejęcia. Nie do, nie jest do przy... Jeżeli... O... Nie, 10 tysięcy bym raczej nie dał rady przejeść. Rok jeżeli ja zrzucałem trochę wagi i jadłem, to dla mnie gorsza jest na pewno masa niż redukcja. Znaczy ja nie proponuję redukcji, bo uważam, że redukcja na takim etapie, jakiej ty jesteś pod koniec, że jesteś wycięty, taki do cna i robisz kardo i w ogóle i wszystko, to wiadomo, że to nie można porównywać, ale takie dla mnie, takie delikatne obcięcie kalorii było bardzo łatwe niż utrzymać tą wagę, nie? Bo to każdy mówi, fajnie tak się jeść tak dużo, nie? Ale ja mówię, okej, to zróbmy tak, że zjedz ze mną tyle przez tydzień. Tak, to jest właśnie fajne, jak ktoś mówi, wiesz, ale ci fajnie, jesteś na masie już 7 tysięcy kalorii. Okej, to jest te 7 tysięcy kalorii 2 miesiące. Tak, a nawet przez miesiąc. Albo nie ta osoba przeżyje ze mną tydzień. I to zdrowego żarcia, nie śmieci. To wiesz, tu u ciebie troszeczkę jest, ja tam dojadę. Zdrowego żarcia, 7 tysięcy. No to nie, to ja nawet tego ciężko byłoby mi przyrobić net mi teraz. A ja, wiesz, ja jadłem 7200 rok temu. No. Przy wadze 116 i już nie dałem rady. Co bym, było najwięcej 118,6, ale to pod koniec dnia. Też słucham własnego organizmu i też to nie jest takie, że nie mam tego treningu i czuję się taki, jeżeli czuję się, że to jedzenie mi się chce jeść, to wykorzystuję ten moment. Tak? Jeżeli no tak, czuję, to wtedy jest najfajniejszy moment, bo nie pchasz na siłę, prawda? Nie pcham na siłę, ale jeżeli czuję, że mam jakiś okres nietreningowy, to jeżeli zrobię sobie taki delikatny post i zacznę sobie zjeść od 12, 13 pierwszy posiłek, to też się czuję dobrze. A powiedz mi taką rzecz, jak jesteśmy przy prozdrowotności, prawda? Tak. Cardio. Czy wy robicie cardio? Robiłem w okresie, i to miałem też, ale to miałem to przez tą gęstą krew, miałem okres, że po prostu miałem jakiś tam podwyższony puls. Znaczy nie podwyższony, tam miałem około powiedzmy 85-90, takiego normalnego. To jest taki normalny. No ale ja wiesz, teraz na przykład przy tej wadze mam, nie wiem, 70, a jak leżę sobie tam 60 puls, nie? Wiesz co, zauważyłem, że niektórzy kulturyści, powiedzmy, przepraszam, wtrącę ci na chwilkę, ty ważysz te 155 i rozmawiasz, oddychasz i tak dalej, a niektórzy kulturyści już przy większej wadze i to pokazuje właśnie też różnicę między kulturystyką a trójbojem, że tutaj jest jednak te więcej mięsa i to mięso jest ciężej dotlenić. Wiesz, i niektórzy kulturyści już, ja na przykład przy 118 kilo, przy ostatnich
ostatnich tych kilogramach, czy przy ostatnich tych tygodniach masy, czasami przy nagraniach słyszałem siebie, jak jestem taki, wiesz, tak. Ciężko znaczy mi było powiedzieć, wiesz. W życiu mi to przeszkadza tylko to, że jak jesteś już tak przed końcem zawodów, tak jesteś już taki nabity wodą, gdzie nie ukrywamy, ja trzymam przed zawodami, gdzie staram się trzymać ten estrogen, powiedzmy, ja na przykład lubię trzymać wysoko i mi to nie przeszkadza, gdzieś tam nawet koło 80 setki go tak utrzymuję i jest wszystko w porządku, to wiadomo, że jak troszeczkę cię podleje wodą. Ale dla was woda jest potrzebna. Dla nas jest potrzebna, ale też nie lubię tego etapu, jak jestem tak już nabity, że jak już zakładam, nie przeszkadza mi brzuch, tylko te nabicie, że mam tak nabite nogi, tu plecy, wszystko, jestem taki, że jak mam zawiązać butę, to mi to przeszkadza, nie? No i też no nie tak, ukrywam, że... Jesteś taki przewodniony aż. Taki przewodniony, jestem nabity, delikatnie spuchnięte palce, czegoś, tego już nie lubię, nie? Że w tym okresie to zawsze staram się ten estrogen trzymać tak powiedzmy około 70-80, żeby to wszystko funkcjonowało. Tutaj czuję się dobrze, nie? Nie mam jakichś... Ja na przykład, półtora normy po prostu. Półtora normy. Nie tam 300, 400. Nie no, co ty, to już jest, wiesz, ciężko funkcjonować, nie? Wiesz, no każdy, wiesz, tak może to znieść, ja tam... Nie. No ja ci powiem, że był okres właśnie, niektórzy pytali mi, czemu nie poszła też tak ta redukcja i tak dalej. Po pierwsze zbijałem wagę do 102, a na początku przez pierwsze dwa tygodnie redukcji coś się zepsuło, że tak to nazwę, ja nie mogłem unormować estrogenu. Chciałem zmienić, wiesz, suplementację i nie szło, po prostu nie szło, więc wróciłem do tego, co było wcześniej. I dopóki ja tak spuchłem, ja zaszedłem, bo wiedziałem, że coś jest nie tak ze estrogenem. I wtedy współpracowałem ze starym trenerem z Anglii i wtedy zacząłem się już sam przygotowywać. Ten trener z Anglii mówi, dobra, używaj tego, będzie spoko, zobaczysz, będzie spoko, się unormuje. Ja zachodzę zbadać estrogen 320. Ojoj. Przepraszam, miałem 190, ale to już wziąłem coś innego, a wcześniej miałem 280. No to już mówię, ja się tak czułem, że jak szedłem, to czułem, jak mi się skarpety wrzynają dosłownie. No, ja też tak miałem, że po prostu, ty nie wiem, taki największy plec miałem, po takie przejmowałem 200. No, to czy funkcjonowałem normalnie, ale takie pierwsze chyba takie objawy, to masz takie, jakbyś miał nadciśnienie, a niby nie masz, nie? To tego... jest duszno, ale... wiesz, że tak przychodzę, mówię, coś jest nie tak, mówię, chyba jest duszno, nie? Mówię, przychodzę, mierzę ciśnienie 130-80, mówię, kurde, dobra, skizuję się, nie? Jeden plus jest tego, że śpisz super. Tak, tylko jest cały czas, nie? To jest taki... No niestety ta siła jest taka, że no, u nas jest tak, że estrogen, zostaw to, nie zbijaj go, to jest siła, nie? No nie, no trzeba, wiesz... Ale wiesz, no tak naprawdę ciemna strona mocy i to wszystko, z czego są różne choroby, nie? Z nietrzymania, wytrzymasz wysoki estrogen, no to będziesz miał jakieś tam problemy, nie? Jeżeli go normujesz, no to wszystko będzie spokojnie. Ludzie właśnie myślą, że to jest tylko ginekomastia, ale też ta nadmierna woda i tak dalej, nadmierna woda znaczy nadciśnienie rzuca się na nery i to wszystko się... Od tego się dzieje, nie? Jeżeli to trzymasz w ryzach, czekaj, muszę wziąć tego diabła małego. Siemano, ziomuś. No, tak wracając właśnie do etapu, w grudniu właśnie nagrywałem tą klatkę, wracając do przygotowań, bo tak już zeszliśmy na temat. No właśnie tak popatrzyłem, że wszystkie moje pytania praktycznie wyczerpałeś, więc dawaj. Tak, no wracając do przygotowań, w grudniu nagrywałem, pojechałem do USG, gdzie oczywiście z tego USG, nie chcę mówić nazwiska ani miejsca, gdzie byłem. Po prostu było źle? Było źle, w Wrocławiu było tak, że czekałem na to miejsce, ogólnie u nas było tak, że w tym okresie, kiedy ja to zrobiłem, to w grudniu prywatnie trzeba było czekać miesiąc czasu, a odwoniłem was 15 miejsc. Ja mówię, okej, za miesiąc, ja mówię, ale spokojnie, wie, prywatnie, no to za miesiąc, nie? Mówię, o kurde, nie? Mówię, mam oderwaną klatkę, ktoś mi coś tam załatwił, pojechał do lekarza, oczywiście zobaczył, że wszystko jest okej, okay. Mówi, no w tym miejscu jest naderwanie, 3 cm na 4, 1,5 głębokie, okej, suplementacja, mówię, czy mogę to, on powiedział, że tak, przychodzę za tydzień, zapłaciłem 250 zł, przychodzę za tydzień, powiedział mi, okej, goi się, proszę przyjść za 2 tygodnie. Wiesz, jak przychodzę do gościa, który jest doktorem i mówi do mnie, wiesz, słuchaj, ten ruch do żaby, wiesz co chodzi, ty bierzesz, nabierasz powietrze, podnosisz klatkę piersiową, wyciągasz się tu maksymalnie i ruch do żaby i wtedy ta klatka pracuje, ona ci się naprawi. No i wtedy mówię, no okej,
Mówię, ale co mogę robić z fizjoterapeutą, jakie manualnie, co, w jakim punkcie, czy mogę to rozmasować, czy mogę trenować, co mogę robić, nie? Już nie jestem, jestem trenerem personalnym, ale wiesz, znam anatomię, ale w takich przypadkach, no nie wiem, na ile sobie mogę pozwolić, tak? Mówię, że tak ktoś mi powie na przykład, a, ćwicz na 70%, nie? U mnie 70% to jest prawie 200 kilo, nie? To wiesz, no... Raczej nie. Raczej, to raczej chyba nie mogę, nie? No to no, będzie dobrze. No i okazało się, że teraz coś mnie tam zabolało delikatnie. Miałem takie coś, że tak spałem troszeczkę gorzej ostatnio, miałem takie, takie okresy po tym. Myślałem, że po prostu boli mi przez tą klatkę. Okazało się, że w grudniu gdzieś mi, byłem teraz na USG w tamtym tygodniu, mega profesjonalne USG, ja troszeczkę więcej zapłaciłem, ale mega fajny, lekarz fajnie mnie podszedł. Lepiej zabolić, co nie? Proszę? Lepiej zabolić. Lepiej zabolić, podszedł mnie tak fajnie profesjonalnie, zobaczył, powiedział mi, że w grudniu już mi pękło żebro. Pękło mi żebro przy wyciskaniu, gdzieś tam się odczepiło od tego, ale powiedział, że to się zagoiło. Oczywiście ten lekarz nie zauważył. Ja to jak leżałem na klatce piersiowej, to mnie troszeczkę dusiło. Mówię, kurczę, mówię, ta klatka boli, albo jestem tak wielki, że po prostu, wiesz, leżę na klatce i mi po prostu odcina prąd, nie? Ale okazało się, że ci myślałem, że żebro boli. Lekarz był też fajny. Opowiedział, a jesteś młodym zawodnikiem, to przepaczę ci w tej wizycie, to przepaczą mi barki, przepaczą mi przyczepy bicepsów, tricepsu, łokcie, nadgarstki. No jesteś fajny. Możesz dźwigać. Bardzo fajne podejście. No miałem się uszykować pod zawody, w zaistniałej sytuacji, myślę, że jak będzie około maja, czerwca gdzieś tam zawody, to po prostu gdzieś tam szybko ruszę i żeby to zrobić oficjalnie, żeby na okres taki letni nie być tak gruby, nie? No bo jak, no niestety to... Zrobimy na fitness, ścinamy Pawlikowskiego? Nie, szkoda mi tego, ja też jestem leniem, nie, mi się nie chce, nie? Nie chciałbym... No nie chciałbym się. Wiem o tym, że mógłbym wtedy... Ale przynajmniej jesteś szczery. Ja nie lubię na przykład, jak ktoś, wiesz, rzuca slogany typu w tym roku to dopiero. I... No nie. To jest tak, że wiesz, no ja lubię... Wiesz, jak ja na przykład to troszeczkę lepiej wyglądałem i właśnie czuję się taki mały, nie? Czuję się po prostu lepiej. Jestem większy, okej, nic nie przeszkadza. Mi klienci też personalnie, ja mam takich klientów, którzy, wiesz, przychodzę, wie, słuchaj, muszę zjeść. Oni widzą przez chwilę, że ja już jestem taki głodny i mówią do mnie, wiesz co, Mateusz, idź se podrzej jedzenie, dobra? Wiesz, idź już zjedz. Wtedy przychodzę sobie, jem. Wiesz, oni widzą, że wtedy już jestem spokojny. Nagle przychodzę, wiesz, jestem głodny, nie? Nagle mówi Mateusz, idź podrzej jedzonko. No se przychodzę, wiesz, ja mam inny target, nie, jakby klientów. Nie muszę im mówić, na przykład, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi do mnie, napiszesz mi dietę, ja mówię, serio? Czy ja wyglądam na kogoś, kto zje, kto robi dietę? Znaczy, u mnie znam, mogę ci wyliczyć, ale nie chcę tego robić, po prostu nie jestem przykładem, nie? Ale to jest fajne, bo wiesz, bo mógłbyś ciągle. Nie chcę ci mówić, że będę do ciebie przychodził i nagle nie będę dojadał kalorii i nagle będę coś słodkiego przy tobie, nie? To nie jest profesjonalne, nie? Wiesz, no, ale ja nie chcę udawać, kogo nie jestem, nie? Ja też lubię po prostu gdzieś wyjść, coś zjeść, nie wiem, wypić sobie piwo, bo mogę sobie to pozwolić, tak? Dlatego, wiesz, ja to lubię, nie? Także nie mam... Póki mam, wiesz, nie mam problemów jakichś tam zdrowotnych i wszystko jest okej, ja często się badam i wszystko jest okej, no to dlaczego nie? Mam do ciebie, nie ukrywam, że jestem takim hipochondrykiem, jeśli chodzi o zdrowie. Wolę sobie tam dwa razy, w przygotowaniach, dwa razy w miesiącu sobie tam przebadam, powiedzmy, estrogen, prolaktynę, gdzieś tam w okresie, powiedzmy, próby wątrobowe. No ja mam to samo, co 3 tygodnie mniej więcej leci badanie. No, żeby tak kontrolnie, nie, ale ja się lepiej wtedy czuję, nie, bo wtedy, no bo tak wiesz, dla każdego co innego, wiesz, jak i wiesz, jak to działa, nie? Niektórzy tam mówią, a prolaktyna, jesteś duży, to weź, nie wiem, tabletkę kabaseru, wiesz, a połowa ci zbije wszystko, nie? No, to wiesz. Mam do ciebie ostatnie pytanie. Skoro masz tam jakiś cel, to co po tym, jak go osiągniesz? Odpocznę i zrobi się nowy. Zrobi się nowy, wrócę do trójboju. Taki jest cel, żeby zrobić te... Tak, chcę wrócić do trójboju. Troszeczkę będę musiał nabudować, zrobić jakąś rehabilitację, ale no nie... Lubię wyciskanie, też nie ukrywam, że jest łatwiejsze, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Robiąc ciężki trójbój, robiąc ciężkie siady, ciągi, mieć dużo personali, jest to ciężkie, nie? Jak zrobisz nawet miałeś wyciskanie, u nas wiesz, no jest tak, że oprócz tego mięśniowego układ nerwowy tak dostaje po dupie, jak zrobisz tam nawet ciężką klatkę, no tak wczoraj zrobiłem, będziesz widział na pewno jakiś tam filmik, teraz to wrzuciłem, zrobiłem wyciskanie 200x9, nie? Dzisiaj wrzuciłeś na parę... Tak. Wrzuciłem... No wiem, 200... Tam akceptowałem. Tak, 200... No tak. Tak, dokładnie. Zrobiłem 200x9. Robisz takie powtórzenie i to nie jest tak, że nie masz się, tylko odcina ci głowę. Jakby ktoś cię uderzył w tył głowy. Pach. Uff.
jakbym je stłumiło, jakieś cukry, coś tam, żeby się pobudzić, żeby to ci zeszło, nie? Ale jak zrobisz takie ciężkie ciągi, to ciężko jest zrobić ciężki ciąg, mając swoje obowiązki życiowe, normalne, które musisz ogarnąć. Musisz ogarnąć plany treningowe. Ja nie chcę narzekać, bo ja to lubię, kocham to, co robię i w ogóle, nie? Ale będę musiał na pewno, wracając do triboju, będę troszeczkę musiał wykombinować, żeby nie robić tych personali więcej jak dziennie, jak cztery, tak? Cztery. Jak zrobisz jednak sześć, no to z sześciu godzin, jak masz personali, to robi się 8 godzin, tak? No wiadomo, że przedłużysz godzinę 15, zrobisz 20, to robiąc ciężki trening i później przystać przy kimś tyle godzin, jest to ciężkie, nie? No, ja się na przykład nie zregeneruję z tego, nie? Mógłbym, ale... Ja nie prowadzę personali, prowadzę ludzi tylko online, chociaż tak, ostatnio... Tak, ja na generalnie to sobie też na to nie mogę pozwolić, a też nie ukrywam, że mam tak fajnych ludzi, że lubię to robić, nie? Tak jak jestem przed okresem takich zawodów, to ja też tak mam, że patrząc na innych swoich zawodników, masz podział na dwie grupy. Kupa przed i kupa w trakcie. No tak. To ja mam tą kupę przed, a w trakcie już nie. Czyli ten tydzień ostatni jest tak, że wiesz, dzień przed startem, albo już jestem przed startem, to mam taki kaszel wymiotny, że rano wstaję, prawie że zwymiotuję, nic nie mogę przyjąć do jedzenia, ale jak już pójdę i już są zawody, to zawsze zrobię większy wynik, jestem silniejszy, sfokusowany do tego, żeby to zrobić, ale wcześniej jest gorzej, nie? A mam też takich zawodników, którzy wcześniej, zawody, robię swoje, nie? Jest drugie podejście, patrzysz na niego, patrzysz mu na oczy i widzisz, już nie podniesie. Nie? To po prostu widać, że to zależy od zawodnika, nie? To też nie chcę kogoś tam, powiedzmy, wpaść do jakiejś szuflady i szufladkować każdego, ale jest tak, że ci zawodnicy, którzy troszeczkę się wcześniej stresują, ani na starcie, osiągają troszeczkę lepsze wyniki, tak uważam, nie? Okej, okay, chciałbym ci bardzo... Wiesz, to oczekiwania, wszystko... No oczywiście oczekiwania są zawsze, ale czasami ten stres dużo też robi. Chciałbym ci... Ale to tego fajnie wykorzystać, nie? Tak samo ja na przykład mam tak, że teraz przed okresem takim startowym naprawdę też co mi pomogło, to nie w ogóle nie rozumie z żadnymi jakimiś przetreningówkami, nie wiadomo czym. Także wiesz, przed startem jakaś tam tyrozyna, arginina, kawka, hej, nic więcej, nie? Czyli tak czysto. Czysto, no tak, no bo wiesz, no jesteś... mózgowo. Tak, dokładnie, no bo po co się jeszcze bardziej? To już jest adrenalina, emocje, wszystko. Po co jeszcze? Po co się jeszcze mocniej poprocesować, nie? Nieraz masz tego za dużo, nie? I też nie jest tak, bo ktoś mi do mnie mówi, spróbuj na treningu, to zrobisz to na zawodach. Wiesz. Guzik, nie. To tak samo jak ja stoję sobie na sali i pozuję, a nagle wychodzę i 500 osób na mnie patrzy w gaciach. I nagle wiesz, masz siemanko, nie? Nie, nagle wypijesz takie... kawę i czujesz po prostu, jak ci wali w skroniach i walisz, czujesz tętno, wszystko, że wychodzisz, nie? A weźcie jeszcze wyższe, nie wiem, już przy treningówku, nie? Ja tego nie potrzebuję, nie? Tak samo nie potrzebuję jakiegoś tam bicia, dotykania mnie, ja tam po prostu idę, zrobię swoje i tyle, nie? Ja ci powiem, że lubiłem, jak ktoś mnie czasami trzepnął przed siadami. Tak, też to przechodziłem, wiesz, ale ja po prostu, to też zależy od do martwego ciągu, jeżeli jestem zmęczony, mnie pobudzić. O, często używam także, używam soli trzeźwiących, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o amoniak, tak najbardziej, nie? Bo nieraz jest tak, że często miałem tak w pięciu kulą, że jesteś tak zestresowany, że ten stres się tak stłumi, że chce ci się spać. Nie wiem, czy tak miałeś. Miałeś kiedyś tak, czy nie? Ja miałem tak na przykład, że jestem tak zestresowany, najpierw to mi się położył, to mi wszystko zeszło. Najlepiej to mi się, wiesz, dobra. Że tak wiesz, tak, nie wiem, tak ja tak parę razy miałem. Każdy inaczej przeżywa stres, wiesz? Każdy inaczej przeżywa, tak, nie? Jeden słucha muzyki, drugi się śmieje, trzeci płacze, czwarty, tak jak mówisz, idzie spać. Różnie. Tak, nie? I po prostu takie sole przy samym wejściem, które to delikatnie cię oczeźwią, nie? Takie wejście, nie? No. Także myślę, że byłem akcentem, na pewno przyjedziesz do nas tutaj do Wrocławia, to zrobimy wspólny trening. Na 100% nagrywamy w materiał. Tak, mam nadzieję, że po prostu szybciutko wyjdzie ten start, żeby to zrobić, a później mogę nagrywać, nie? Bo też teraz nie start, to jest tak, że wiesz, każdy taki trening... No wiesz, też inaczej jakbym jest to prowadził, bo wtedy tak jakby personala możesz mi poprowadzić, to nie jest problem. Jak najbardziej, możemy się dogadać, nie? No. Także widzimy się niedługo, mam nadzieję. Dziękuję ci bardzo za materiał. Na dole macie podlinkowane wszystko. Zostawcie suba, łapkę i zapraszamy na kanał Fitness i BSM. Dokładnie. Tak. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Dzięki, hej.